56 610 7200. Dziękuję serdecznie. Nie tak lepiej, zaglądajcie Państwo na portal, tam jest jeszcze więcej informacji. Jesteśmy w naszym radiu Tok FM Euro, Koncika, Barbie Baby Langstrom Extra. Proszę być. Kwadrans po godzinie 13. Kwadrans to 13. No ja piję kawkę, już się tak naprawdę budzę. Będziemy słuchać, będziemy komentować, patrzeć, co dzieje się na świecie. Gdy nadaje nasze radio, to KFM Euro Koncika. Wicepremier minister szkolnictwa wyższego przedstawił projekt reformy szkolnictwa wyższego 2.0. Naszym gościem jest pan profesor Wojciech Polak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej. Szczęść Boże, panie profesorze. Panie profesorze, jak pan profesor, środowisko akademickie, z którym pan jest związany, z którym pan się spotyka, podchodzi do propozycji pana wicepremiera Gowina? My podchodzimy z ogromnymi zastrzeżeniami. No muszę powiedzieć, że w wielu środowiskach akademickich w mojej ocenie panuje wręcz przestrach, przerażenie. Wprawdzie ministerstwo twierdzi, że rozwiązania były szeroko konsultowane, ale to, co ogłoszono jesienią ubiegłego roku, było dla wielu naukowców zaskoczeniem. No, nikt się nie spodziewał, że ustawa będzie zrywała z tradycyjnym ustrojem polskich wyższych uczelni i wprowadzi system wzorowany właściwie na systemie amerykańskim. Paradoks polega tutaj na tym, że jest to system amerykański, tylko bez amerykańskich pieniędzy, co powoduje, że w polskich warunkach jest on moim zdaniem i zdaniem wielu moich kolegów pozbawiony sensu. Pan minister powtarza wszędzie, że projekt ustawy poszerza znacząco autonomię wyższych uczelni. No poszerza, ale w sprawach chyba mniej ważnych. Autonomia uczelni jest autonomią zewnętrzną i wewnętrzną. Może mieć dwojaki charakter. Autonomia zewnętrzna to relacja uczelni z ministerstwem, z organami rządu, z samorządu terytorialnego. Natomiast autonomia wewnętrzna to jest samorządny system zarządzania uczelnią. I ta autonomia wewnętrzna zostanie właściwie zlikwidowana. W świetle nowej ustawy dyktatorem, to świadomie używam tego słowa, uczelni zostaje rektor, władza rektora jest absolutna. To on zatrudnia, zwalnia pracowników, nie konsultując się z nikim. To on dzieli uczelnie na jednostki organizacyjne, to on odpowiada za finanse, to on wymyśla i realizuje sposób oceny pracowników. No, nigdy jeszcze w polskim życiu akademickim rektor nie miał aż takich uprawnień. Znika większość, nazwijmy kolokwialnie, bezpieczników ograniczających władzę rektora. No, w wielu systemach administracyjnych, w wielu systemach zarządzania istnieją różne zabezpieczenia ograniczające władzę dyrektora, prezesa, rektora, prawda, na wyższych uczelniach. No, jest no to, tak, no, ale no, czemu aż 36 miesięcy? Człowiekiem, powiedzmy, no, wspaniałym, świętym, aniołem, no to nie byłoby takiej potrzeby. No. No, ale ludzie mają jednak niestety swoje wady i jakieś... Rozumiem. Ale czy ten telefon, bo może ten telefon jest super jakiś, nie? Istnieć. Do tej pory były to wydziały, prawda, miały prawo opiniować, zatwierdzać wiele postanowień rektora. Aha. Na wydziałach byli wybieralni, dziekani, prodzieni. No dobrze, ja się zgodzę, bo ja zawsze w T-Mobile, no to ja biorę. Ale u was takie programy są, że oszuści, że cuda nie widzę w internecie. Rektor tutaj może wszystko. No, budzi to spore obawy. W sytuacji dyktatury pojawiają się niebezpieczeństwa. Rektorzy mogą uprawiać prywatyzować część majątku uczelni, szykanować przeciwników, traktować uczelnie jak prywatny folwark. No, mogą powstać różne rzeczy, bo różni są. Ludzie mają różne charaktery. A jak to mówił Lord
John, aktor. Władza demoralizuje, a władza absolutna demoralizuje. Absolutnie. Zadziwiający jest tryb wyboru rektora. Ma jego dokonywać, tak jak dotąd było kolegium elektorów, ale spośród kandydatów zgłoszonych przez nowe ciało. Dwóch kandydatów ma zgłosić Rada Uczelni. To kilkunastoosobowe ciało, dobrze opłacone zresztą. Ma być w większości złożone z osób spoza uczelni i jego przewodniczący ma być też osoba spoza uczelni. To ma być coś w rodzaju takiej rady nadzorczej uczelni, chociaż minister ucieka bardzo od tego określenia. Formalnie ta Rada Uczelni ma nadzorować szkołę wyższą, wytyczać kierunki jej działania. Faktycznie będzie to organ wywierający ogromny wpływ na uczelnię poprzez osoby w praktyce desygnowanego przez siebie rektora. Można się spodziewać, że w tej Radzie Uczelni znajdą się miejscowi politycy, biznesmeni, może byli rektorzy. Oni będą w istocie prawie, że nominować tego nowego rektora. Szereg rozwiązań szczegółowych ustawy jest bardzo niepokojących. Rad wydziałów nie będzie, więc stopnie naukowe będzie nadawał Senat uczelni. W Senacie zasiadają naukowcy reprezentujący różne dziedziny wiedzy. No więc w założeniu fizycy i biolodzy na przykład będą dyskutowali o walorach pracy doktorskiej z zakresu filologii arabskiej. Może tak być. Ktoś powie, no trzeba będzie Senat podzielić na jakieś komisje i to one będą nadawały te stopnie. No ale to pojawia się pytanie, to po co likwidować Rady Wydziału, prawda, które robią to już od lat. Do uzyskania stopnia doktora habilitowanego potrzebne będą punktacje z list wysoko punktowanych czasopism. Więc tutaj znowu ta punktoza się pojawia. Żeby uzyskać tytuł stopień doktora, trzeba będzie mieć jedną publikację punktowaną powyżej 15 punktów, czyli zagraniczną, bo w Polsce nie ma pism, które mają humanistycznych, społecznych, które mają 15 punktów. No, w naukach ścisłych, przyrodniczych są takie, no ale często to publikacja w nich łączy się z dużymi kłopotami. Alternatywnie przed doktoratem będzie można opublikować książkę, ale ta książka będzie musiała być wydana w wydawnictwie posiadającym specjalny certyfikat ministerstwa. No wiadomo, że to tylko pewnie niewielka ilość wydawnictw naukowych uzyska takie certyfikaty, to one będą dyktowały cenę. Teraz książkę naukową można wydać nawet za 3, nawet za 5 tysięcy złotych. No teraz pewnie to będzie 30 tysięcy, bo jeżeli są monopoliści, to oni ustalają ceny. Do habilitacji będą się liczyły publikacje tylko te powyżej 15 punktów, co niezmiernie utrudni uzyskanie habilitacji. Z drugiej strony wystarczy być kierownikiem grantu Europejskiej Rady do Spraw Badań, aby uzyskać stopień doktora habilitowanego. W świetle ustawy obojętne jest, jakie efekty przyniesie ten grant i czy w ogóle przyniesie. Habilitacja przysługuje też za kierowanie grantem, jak stwierdzono, o uznanej międzynarodowej renomie. W tym przypadku jednak trzeba ten grant rozliczyć. Obawiam się, że wiele z tych grantów europejskich, tak zwanych, będą to granty, przynajmniej w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych, dotyczących problematyki gender, LGBT i różnych tym podobnych. Generalnie ustawa rozszerza jeszcze znaczenie tych punktów. Mówiłem już, że potrzebne będą wysoko punktowane publikacje do uzyskania doktoratu, habilitacji, będą te certyfikaty dla wydawnictw. Jeżeli ktoś wyda książkę poza certyfikowanym wydawnictwem, to będzie miał 0 punktów. Ustawa też wprowadza, no, w początkowej wersji miały być dwie listy pism. Jedna to te zagraniczne, powyżej 15 punktów. No już mówiłem, nie ma polskich pism, które miałyby powyżej 15 punktów w dziedzinie humanistyki na przykład. Natomiast druga lista to taka poczekalnia, gdzie wszystkie inne polskie pisma naukowe byłyby wrzucone. No na szczęście protesty
wytypowanych 250 pism, które dostaną specjalne granty, które będą wyceniane tak jak pisma zagraniczne. Więc no, jest jakaś nadzieja tutaj. Ustawa wprowadza gigantyczny chaos w kwestii stanowisk na uczelni. Nie będzie już bowiem wymogu robienia habilitacji przez doktorów. Będzie można robić, ale nie będzie takiego obowiązku. Doktorzy będą mogli zostać profesorami dydaktycznymi, którzy będą mieli wszelkie uprawnienia samodzielnego pracownika z wyjątkiem bycia promotorem przewodu doktorskiego. Nie będą mieli tacy profesorowie dydaktyczni obowiązku pracy naukowej. No, można się niestety obawiać, że uczelnia stanie się przechowalnią dla całych rzesz profesorów dydaktycznych, a humboldtowska zasada łączenia w szkołach wyższych pracy naukowej z dydaktyczną odejdzie po prostu w niepamięć. Kolejna kwestia to jest sprawa oceny uczelni. No, będzie 5 tych kategorii, A plus, A, B plus, B i C. Oceniane będą dyscypliny, które są wykładane na danych uczelniach. Restrykcyjne zasady, które zostaną wprowadzone, spowodują, że część wyższych uczelni, i to nawet dużych, nawet uniwersytetów, utracą uprawnienia doktorskie, habilitacyjne, będą mogły utracić nawet uprawnienia nadawania stopnia magistra. To samo będzie dotyczyło wielu prywatnych, mniejszych uczelni. Te przepisy są niezwykle niepokojące. One są sprzeczne z lansowaną obecnie przez rząd koncepcją zrównoważonego rozwoju kraju, prawda? Platforma Obywatelska kiedyś występowała z poglądami, że powinny być w kraju takie lokomotywy rozwojowe. Warszawa, Łódź, Śląsk, prawda, Górny. Regiony, które będą się silnie rozwijać i będą ciągnęły za sobą inne regiony. PiS na to odpowiadał, że to spowoduje, że te regiony będą jeszcze bogatsze, a biedne będą jeszcze biedniejsze, że cały kraj powinien się rozwijać w sposób zrównoważony. Elementem tego zrównoważonego rozwoju były wyższe uczelnie. No, na ścianie wschodniej na przykład powstała sieć uniwersytetów nowych, prawda, w Białystok, Siedlce, Rzeszów, Kielce. Rozumiem, rozumiem. No, można tu jeszcze dodać Olsztyn, a ile, ile na zachodzie dodać Zieloną Górę i tak dalej. Teraz część tych uczelni utraci swoje uprawnienia, będzie zdegradowana. Ministerstwo zapomina tutaj, że wyższe uczelnie, uniwersytety to nie tylko miejsca, gdzie uprawia się naukę, to także miejsca kulturotwórcze. One w wielu regionach kraju mają znaczenie kulturotwórcze, w wielu regionach kraju są też kuźnią miejscowych elit. Degradacja tych uczelni będzie z ogromną szkodą i będzie sprzeczna właściwie z polityką państwa, właśnie tego zrównoważonego rozwoju. Ustawa zakłada, że najlepsze uczelnie będą mogły stawać w konkursie, 10 najlepszych uczelni, i dostać ekstra środki. Ekstra środki. No ale to ja mogę już teraz przewidzieć, które to będą te najlepsze uczelnie i które te uczelnie dostaną ekstra środki. W ten sposób istniejąca przewaga finansowa już obecnie Uniwersytetu Warszawskiego czy Jagiellońskiego nad uczelniami tak zwanymi regionalnymi tylko się powiększy. Tak więc niepokojących, no są tam także inne konkursy, są jest konkurs dla także uczelni regionalnych i tak dalej, ale tak naprawdę prawdziwe pieniądze pożarne to będą przyznawane w tym konkursie dla 10 najlepszych uczelni Polski. Minister Gowin, że tak powiem, dodawał do tej ustawy różne elementy. Wczoraj na przykład ogłosił, że pracownicy naukowi, kobiety, panie, będą miały wiek emerytalny ustalony na 65 lat. No do tej pory 60, tak jak teraz przywrócona niedawno ustawa przez PiS przewidywała. Nie wiem, czy to jest mądre
jest to właściwie sprzeczne z ustawą emerytalną obecnie. Wydaje mi się, że powinno być rozwiązanie raczej takie, że jeżeli pani naukowiec chce pracować do 65 roku, to powinna mieć święte prawo przez nikogo nieograniczone do tego, ale nie powinno być takiego obowiązku, bo to naprawdę źle się kojarzy. To się kojarzy z tą ustawą, którą kilka lat temu wprowadziła Platforma, żeby panie pracowały do 67 roku, co w warunkach polskich jest zupełnym absurdem. Tak więc reasumując, przedstawiona ustawa niszczy polską tradycję akademicką, niszczy tradycyjne struktury życia akademickiego, rujnuje autonomię wewnętrzną wyższych uczelni, spowoduje upadek wielu małych uczelni. Dodatkowym czynnikiem upadku tych mniejszych uczelni będzie jeszcze zasada, że akademicki naukowiec będzie mógł pracować tylko na jednym etacie na wyższej uczelni. Ja wiem, że tutaj było dużo nadużyć. Byli profesorowie, którzy nazywano ich żartobliwie kolejarzami, którzy potrafili obskoczyć tygodniowo 5 wyższych uczelni, co oczywiście było bardzo niewłaściwe. Ale jeżeli pan profesor oprócz pracy, że to powiedzmy na dużym uniwersytecie, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 uczelnię regionalną na przykład. No nie widzę, żeby to było szczególnie czymś złym. Dobra. Nawet profesorów na uczelniach są niskie. W Polsce jest zupełnie nieporównywalne do zarobków w administracji państwowej. Tak więc likwidacja tej dwuetatowości spowoduje tylko to, że wiele mniejszych szkół będzie miało mnóstwo kłopotów. Z kolei, wprowadzenie tych profesorów dydaktycznych ustanowi kategorię ludzi, którzy będą na uczelni pracować, ale którzy nie będą pracować naukowo, co też nie jest właściwie. Starsi, doświadczeni profesorowie wydani zostaną na łaskę i niełaskę rektorów, którzy będą mogli z nimi robić, co chcą, bez dyskusji. Nie ma takiego zwyczaju. Osiągnięcie tytułu profesora w Polsce oznaczało zawsze współuczestniczenie w życiu uczelni. Uczelnia to jest społeczność, uczelnia to jest akademicka, to jest miejsce, gdzie każdy ma coś do powiedzenia, a profesor już szczególnie. Teraz rektor będzie mógł z takim profesorem zrobić, co chce, będzie absolutnym dyktatorem. No jak się to ma też do wolności badań naukowych, taka dyktatura, no to trudno mi w ogóle odpowiedzieć. Więc ja jestem bardzo zaniepokojony i po prostu mam nadzieję, że ta ustawa w tej formie w życie nie wejdzie. Taką nadzieję ma też większość, zdecydowana większość moich kolegów profesorów. Nie zostawił pan, panie profesorze, suchej nitki na tym projekcie. Czy minister, wicepremier Gowin o tych wszystkich zastrzeżeniach środowiska akademickiego, które pan tak holistycznie ujął w komentarzu, wiedział, czy były jakieś konsultacje, czy były spory na ten temat, czy ten projekt jest efektem jakiegoś dialogu, czy to jest po prostu przyniesione w teczce? Znaczy, minister twierdzi, że to jest efekt dialogu. On wymienia zresztą ciała gremia. Powiem, że ja osobiście tego dialogu jakoś nie odczuwałem. Nawet w internecie, w pismach związanych ze środowiskami akademickimi takiej dyskusji nie było. Może ona się gdzieś toczyła na żywo, ale w końcu no, dyskusje prowadzone na żywo mają to do siebie, że bierze w nich udział tylko niewiele osób. Natomiast trzeba powiedzieć tak, że gdy na jesieniu ubiegłego roku ten pierwszy projekt ustawy się pojawił, no to był kompletnym zaskoczeniem dla większości naukowców, więc coś z tą konsultacją było nie tak. Teraz jest mnóstwo głosów. Ja nie jestem tu wcale odosobniony w tej krytyce. No jakiś tam wpływ na ministra mają, no choćby w sprawie tych punktów dla czasopism humanistycznych. No, rektor, minister zlikwidował też funkcjonujący w pierwszej wersji ustawy projekt, żeby w przewodzie habilitacyjnym było dwóch tajnych recenzentów, no co
ministra jest, że no minister Gowin stosuje chyba taką taktykę, zmienia różne drobiazgi, szczegóły, zresztą słusznie, bo często ich krytyka jest bardzo zasadna, natomiast nie ma mowy tutaj o jakichś zmianach całościowych. Ta rada uczelni, która właściwie nie wiadomo po co ma być, a która uzależni uczelnie od regionalnych środowisk polityczno-biznesowych, pozostaje. Rektor dyktator pozostaje. Likwidacja rad wydziałów dziekanów, autonomicznych struktur wewnątrz uczelni pozostaje. To są te najgorsze rzeczy, które no moim zdaniem mogą bardzo łatwo doprowadzić do rozkładu wyższych uczelni. I to bardzo, bardzo szybkim czasie. Bardzo dziękuję panie profesorze. No miejmy nadzieję również, że i środowiska, mam na myśli tutaj konkretnie parlamentarzystów, którzy będą decydować o dalszych losach tej ustawy, a tym samym szkolnictwa wyższego, takie głosy jak pana profesora na naszej antenie również wezmą pod uwagę. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. Z panem Bogiem. Z panem Bogiem. Naszym gościem był pan profesor Wojciech Polak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu i Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej. Obudź się, postowaj, niech opadnie kłamstwa mgła. Powstań z kolan Polsko, daj nam sprawiedliwość. Radio Konczyta.